Ja mam pytanie do pana redaktora. W związku z tym, że przez ostatnie kilka lat nie złapano żadnego agenta rosyjskiego w Polsce, czy nie potwierdza to fakt, że obecny prezydent jest współpracownikiem GRU? Tak, ja przez ostatnie wojskowe służby informacyjne generalnie nie zajmowały się ochroną kontrwywiadowczą, udawały tylko, że się zajmują, w rzeczywistości zajmowały się wyniszczaniem Polski. To nie przypadek, że firmy związane z WSI utrzymywały kontrakty na najważniejsze w zasadzie budowle ostatnich kilkunastu lat. Most Północny, Stadion Narodowy, to wszystko firma Aqua związana z WSI. Takich firm było znacznie więcej. Tak jest, no takie budowle rzeczywiście były i kosztorysy były zawyżane. No takich firm były dziesiątki, jeśli nie setki. Ja znam osobiście dziesiątki takich firm. Więc tak naprawdę wojskowe służby informacyjne na wiele sposobów drenowały spółki Skarbu Państwa i rozmaite instytucje, okradały i do dziś okradają. A w dużej mierze pan prezydent Bolesław Komorowski ma o tym wiedzę i tak jak w przypadku Fundacji Pro Civili prowadził działania osłonowe dla tego typu instytucji. Później te środki były transferowane do Rosji, tam się rozpływały, nie wiadomo co się z tym działo. Jeszcze na początku tego wieku są materiały, są nagrania, inne dokumenty, inne materiały, dowody potwierdzające, że wojskowe służby informacyjne ściśle współpracują z GRU. To także nie jest historia, to jest współczesność, więc tak naprawdę można powiedzieć, że od czasów PRL niewiele się w tym zakresie zmieniło, może nawet bardzo niewiele. Natomiast bezpośredniego dowodu na współpracę Bolesława Komorowskiego z GRU ja nie mam. Mam dowody na popełnianie przestępstw, na przestępczą działalność prezydenta Bolesława Komorowskiego we współpracy z WSI. Mam dowody na przestępczą działalność, natomiast WSI zdecydowanie ściśle współpracują z GRU, więc w tym sensie jest pewnego rodzaju ciągłość. Tak jak tutaj Państwu mówiłem, na przełomie roku ja je będę publikował, liczę na to, że prezydent Komorowski stawi się w sądzie, jeśli się stawi, to będę chciał tam zaprezentować te dowody, jeżeli sąd dopuści, bo chciałbym, nie mówię o tym dlatego publicznie w tej chwili, bo liczę na to, że tak jak prezydent 10 września się nie stawił, tak niedługo się stawi na kolejny termin. Jeśli się nie stawi, to ja już nie będę czekał na kolejne, Bóg wie jak odległe terminy, tylko będę to publikował. Spuści nam krew.